Dzień dobry, nazywam się Anna Jach i jestem animatorką kultury w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić nasz projekt teatralny Szekspir na trawie, który zrealizowaliśmy razem z naszą młodzieżową grupą teatralną Teatr Paradoks. Cała historia zaczyna się 20 lat temu, kiedy jako młoda dziewczyna uczestniczyłam w warsztatach teatralnych organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy. I było to dla mnie bardzo ważne życiowe doświadczenie. Przełamałam swoją nieśmiałość, nauczyłam się pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi. I kiedy po kilkunastu latach zaczęłam pracę w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy, marzyłam o tym, żeby stworzyć taką przestrzeń rozwojową, przestrzeń teatralną dla innych młodych osób, tak żeby i one mogły doświadczyć tego, czego ja doświadczyłam w ich wieku. Udało mi się nawiązać współpracę z Anną Rakowską, zawodową aktorką i instruktorką teatralną, która dzięki swojemu zaangażowaniu przy naszym ośrodku stworzyła młodzieżową grupę teatralną Teatr Paradoks. Grupa działa już od 2017 roku przy MOKiSie w Oleśnicy i co roku przygotowuje spektakle teatralne. Pierwszy spektakl, który przygotowali, to spektakl Impreza na podstawie dramatu Zabawa Sławomira Mrożka, który wzbogacili o monologi napisane przez siebie. Kolejnym spektaklem, który przygotowywali, to był Sen nocy letniej na podstawie dramatu Williama Szekspira, a ostatnio pracowali nad Otellem Williama Szekspira. Niestety przyszedł marzec 2020 roku i sytuacja epidemiologiczna w kraju sprawiła, że musieliśmy zamknąć naszą instytucję i zawiesić działania wszystkich warsztatów stacjonarnych. Był to dla nas bardzo trudny czas, zarówno dla naszej instytucji, gdyż musieliśmy przemyśleć, jak nasza instytucja ma działać w nowych realiach, nie mogąc zapraszać ludzi do siebie, jak i również dla młodzieży. Teatr to ich pasja i odskocznia od codzienności, a sytuacja lockdownu sprawiła, że zostali w domu, byli sami, izolacja, brak kontaktu z rówieśnikami, nauka zdalna, dużo obowiązków, przygotowania do matury. Wszystko to sprawiło, że było to dla nich bardzo trudne doświadczenie. Wiedziałam o tym, bo kontaktowałam się z Anią Rakowską, i nie chciałyśmy młodzieży zostawić w takiej sytuacji samych. Chcieliśmy, żeby te relacje z nimi utrzymać i żeby nie zaprzepaścić tej ich całorocznej pracy nad spektaklem. Dlatego wymyśliłyśmy projekt Szekspir na trawie. Dlaczego Szekspir na trawie? Dlatego, że nawiązujemy do tradycji teatru elżbietańskiego, który w swojej pierwotnej wersji był teatrem niezadaszonym i odbywał się na zewnątrz. I w tym nawiązaniu chcieliśmy, żeby młodzi mogli przestrzeń teatralną stworzyć na zewnątrz, poza naszym ośrodkiem. Warsztaty odbywały się od kwietnia do czerwca w formule indywidualnych spotkań poprzez aplikację Messenger. Ania Rakowska przerobiła scenariusz spektaklu Otello. Każdy aktor dostał swój monolog do przygotowania i w trakcie tych spotkań online'owych, warsztatowych pracowali nad indywidualnym warsztatem aktorskim, nad tym monologiem i przygotowaniem filmu, który mieli nakręcić z tym swoim monologiem. Dzięki tym warsztatom, efektem tej pracy było to, że młodzież bardziej zaangażowała się, jeszcze bardziej się zaangażowała w działania teatralne, pogłębiła swój warsztat aktorski, a także nabyła nowych kompetencji i umiejętności w pracy z kamerą i w aktorstwie filmowym. Efektem warsztatów było nakręcenie monologów w postaci filmów, które zostały później w profesjonalny sposób zmontowane w formie wideo performance Otello Online, którego premiera miała miejsce na naszym kanale YouTube Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy. Efektem dodatkowym naszego projektu było także to, że młodzież bardziej się zaangażowała jeszcze bardziej w działania i mogła sobie dopasować formułę spotkań online do swojego grafiku i do nauki. Dzięki temu mamy nową metodę pracy z młodzieżą i gdyby w przyszłości znowu stała się taka sytuacja, że musimy zawiesić nasze działania stacjonarne i przejść do formuły online, młodzież jak najbardziej będzie mogła dalej kontynuować pracę nad spektaklem.
Na sztab Paradoks tworzy kilkanaście osób. Są to młodzi ludzie, którzy od 3 lat działają przy naszym ośrodku. Kiedy lockdown trochę zelżał, mogliśmy też przygotować spektakl w formie stacjonarnej. Młodzi mogli wystąpić na scenie. A teraz chciałabym Was zaprosić do obejrzenia fragmentu naszego wideo performance Otello Online, po to, żeby zachęcić Was do obejrzenia całości na naszym kanale YouTube Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy. Zapraszam i dziękuję za uwagę.